Jesteśmy po meczu z GKS Jastrzębie. Było 1-1. Ze mną jest nasz napastnik Marcin Wróbel. Powiedz, jak oceniasz to spotkanie? Witam. No, z perspektywy meczu myślę, że dobrze, że nadgoniliśmy ten wynik. Kurczę, no bo na pewno byliśmy stroną dominującą. Ciężko też się gra, gdy zespół broni praktycznie cały mecz w 11. Gdzieś ciężko się przebić, no ale finalnie no, trzeba cieszyć się z tego remisu. No i dobrze, że przynajmniej tak się to skończyło. Powiedz proszę, czego zabrakło, żeby strzelić tą drugą bramkę? No tak jak wspomniałem, no myślę, że na pewno ciężko jest stwarzać dużo sytuacji, gdy zespół broni się na swojej połowie w 11, więc tak jak gdzieś to było widać, my gdzieś próbowaliśmy grać tą piłkę, dominowaliśmy w sumie cały mecz, no i myślę, że gdzieś brakło jakichś tam konkretów i gdzieś może ostatniego, ja też tam gdzieś miałem parę sytuacji, gdzie można było może lepiej się zachować, no aczkolwiek no dobrze, że strzeliliśmy tą wyrównującą bramkę i cenimy ten remis. Jakie masz cele na koniec tej rundy? Znaczy ja indywidualnych celów nie mam. Myślę, że skupiam się cały czas na tym, żeby dawać jak najwięcej drużynie. No i żeby w każdym meczu zdobywać 3 punkty. A jeżeli nie da się wygrać, no to przynajmniej zremisować. Dobrze, dziękuję Ci bardzo. Dzięki. Wbijaj na sklepklubowy.com. A naszym drugim rozmówcą jest Kamil Głogowski. I Kamil, jakbyś mógł tak ocenić to spotkanie na gorąco? Witam. No na gorąco, no to na pewno ciężki, niewygodny przeciwnik. Myślę, że cieszymy się z tego jednego punktu. Graliśmy o 3, no ale dałem drużynie ten jeden punkt i się z tego mega cieszę. No i tyle. No właśnie, zdobyłeś bramkę wyrównującą, to na pewno cieszy, ale chyba jest taki niedosyt, że jednak nie udało się zdobyć 3 punktów. Tak, zdecydowanie, bo mieliśmy lepszą tą drugą połowę. Szkoda pierwszej, bo Jastrzębie sobie wypracowało parę sytuacji, my w drugiej byliśmy lepsi, no i szkoda, że drugiej nie umieliśmy strzelić. A jak oceniłbyś generalnie grę w bloku defensywnym? Bo straciliśmy jedną bramkę w tym meczu, ale poza tym no, Jastrzębie troszkę zamknęło się na własnej połowie i nie mieli zbyt wielu okazji poza tym. Tak, no mówię, w pierwszej połowie myślę, że agresywnie gdzieś tam wbiegali za mną za plecy i stworzyli sobie parę sytuacji, ale w drugiej umieliśmy ich zamknąć i cały czas gra była na ich połowie. Jak czujecie się generalnie już po rozpoczęciu tej pierwszego meczu na wiosnę? Czy czujecie się, że to może was jakoś zbudować jako drużyna, że jednak odwróciliście tutaj losy spotkania, czy podejdziecie do tego meczu tak jakby z czystą kartą? No tak, na pewno, bo w tamtej rundzie gdzieś te bramki w końcówkach traciliśmy, teraz strzeliliśmy i odwróciliśmy te losy spotkania trochę na naszą korzyść, więc to na pewno cieszy i mam nadzieję, że w kolejnych meczach też będziemy strzelać bramki w końcówkach i grać dobrze. Taką mam nadzieję i tego życzymy. Dzięki wielkie. Dzięki. Super. Wbijaj na sklepklubowy.com. A naszym trzecim rozmówcą jest trener Konrad Kawaler. I panie trenerze, poprosilibyśmy o taką ocenę tego spotkania, taką generalną. Generalnie ten mecz był taki szarpany, trudny, tak jak to pierwsze mecze na wiosnę i boisko troszeczkę nam nie pomagało. Myślę, że bardziej pomagało naszym rywalom. No ale koniec końców trzeba się cieszyć z tego, że zdobyliśmy punkt, prawda? Bo było ciężko. A teraz jakby miał pan spojrzeć tak okiem właśnie trenera bramkarzy, ogólnie na blok defensywny, bo poza tą jedną straconą bramką, no to już później GKS zamknął się na własnej połowie, więc troszkę trudniej tak ocenić właśnie te dyspozycje. Ale jak to generalnie wyglądało? Taka generalna ocena bloku defensywnego, można też wspomnieć o debiutującym ponownie na swoje stałe Dorianie. Tak, można podsumować to tak jak pan powiedział, że po strzelonej bramce z Zagłębie GKS mocno wycofał i było nam ciężko gdzieś tam reagować. Chcieliśmy grać piłką, natomiast ta nasza obrona była narażona na kontrataki gości i tutaj bardzo fizycznie było to dla nas wyczerpujące. Te piłki są trudne, bo
gdzieś rzucane za plecy. Trzeba się z tymi szybkimi skrzydłowymi, wahadłowymi napastnikami ścigać i jest to trudne. Natomiast jeśli miałbym podsumować ten pierwszy występ Dorka tak na gorąco, bo oczywiście musimy wszystko też zobaczyć na spokojnie, to bardzo podobało mi się to, jak asekurował naszą linię obrony. Parę razy gdzieś za szesnastką, głową, nogą był takim zabezpieczeniem dla nas. No i przy bramce ciężko mi jest na ten moment mówić cokolwiek, czy jak to wyglądało. Tam pewnie jakiś łańcuch błędów się po prostu pojawił, no i straciliśmy gola. Natomiast no, nasza defensywa dużo w drugiej połowie musiała pracować po naszych stałych fragmentach, przy tych powrotach, przy tych szybkich wyjściach przeciwnika.